Jakby trener podsumował to spotkanie, czy jest trener zadowolony z postawy swoich podopiecznych? Tak, jestem bardzo zadowolony z postawy chłopaków. Co zadecydowało o tym waszym wygranym spotkaniu? Myślę, że najbardziej zadecydowała determinacja w obronie. To, jak graliśmy cały mecz, a szczególnie trzecią i czwartą kwartę. Tak, jak dzisiaj szarpaliśmy przeciw tak mocnemu zespołowi, to czapki z głów dla wszystkich chłopaków. Jeszcze 3 miesiące temu, jak przyjechałby tutaj zespół z Kutna i w taki mecz byśmy zagrali, to wszyscy byliby no, w niebo wzięci, a dzisiaj już są pewne narzekania, że my nie potrafimy obronić jednej czy drugiej akcji. No, proszę też mieć trochę wyrozumiałości dla mojego zespołu i dla moich zawodników. No, nie jest tak, że można obronić każdą akcję. My broniliśmy to, co się dało, a to nie są zawodnicy przypadkowi, zawodnicy z Kutna. Mają przeszłość pierwszoligową w większości, ekstraklasową. Oni potrafią grać w koszykówkę. Ja spojrzałbym na to troszkę inaczej. Owszem, trafili rzut za trzy, czy byli faulowani przy rzucie za trzy, ale w drugiej połowie, czyli w trzeciej i w czwartej kwarcie zdobyli, jeśli się nie mylę, 30 punktów, 30 kilka, czyli to daje 15 na kwartę, a my zdobyliśmy 83 punkty przeciwko zespołowi, który najlepiej broni, więc patrzmy na koszykówkę całościowo, nie, że nie obroniliśmy jednej czy drugiej akcji, bo tak patrząc, to wiadomo, że pomyliliśmy się ze 30-40 razy, bo straciliśmy 75 punktów. Teraz mamy weekend, trenujemy w weekend, bo ten mecz dzisiejszy mieliśmy rozgrywać w weekend. Dwóch jedzie do Szczecina, my trenujemy, później spotykamy się już we wtorek i pracujemy, w sobotę wyjeżdżamy, w niedzielę gramy w Warszawie. Trudny to będzie zespół do pokonania? Myślę, że jeden z trudniejszych, bo z wielu względów. Pierwszy jest taki, że jest to zespół, który tak naprawdę już balansuje między pierwszą a drugą ligą i zdaje sobie z tego sprawę i każdy mecz dla nich jest niemalże decydujący, więc oni rzucą się na nas i będą chcieli wygrać. Po drugie, po tak dobrych meczach, jakie rozgrywamy, będziemy musieli się bardzo dobrze przygotować i bardzo dobrze skoncentrować na teoretycznie słabszego rywala. Choć przypominam, że jeszcze 3 miesiące temu oni byli wyżej od nas w tabeli i tutaj wygrali 20 punktami, więc no, to nie jest zespół też przypadkowy. To, że przegrywa, to przegrywa, ale ostatnio u siebie wygrali z Łańcutem i to dość wysoko, bo kilkanaście punktów, więc to będzie bardzo trudne spotkanie. Ale mam nadzieję, że grając tak, jak gramy ostatnio, jesteśmy w stanie wygrać ten mecz.